Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Tych, którzy są gotowi, aby pójść za Jezusem, realizować Jego zawołanie, Jego misję, jest niewielu. Chrystus mówi: robotników mało. Człowieka przerasta dzieło, do którego go Jezus wyznacza. Przerasta. Zobaczmy, kapłan jest mocny Bogiem, a nie własnym wykształceniem, inteligencją, sprytem, jakąś roztropnością. Siłą uczniów jest proszenie. Dlatego mówimy w naszej wierze, by pamiętać o modlitwie, bo tam, gdzie jest modlitwa, tam my wzrastamy w odwadze, w męstwie. My się przybliżamy do Pana Boga. On staje się dla nas taki realny, jakby bez osłony, jakby bez osłony. Potrzeba, by Bóg i człowiek spotkali się w pragnieniu tego samego. Zobaczmy, że kiedy podejmujemy powołanie, mężczyzna, kobieta, powołanie do małżeństwa, mężczyzna, powołanie do kapłaństwa, dziewczyna, powołanie do życia konsekrowanego. Dlaczego podejmujemy nasze powołanie? Dlatego, że odczytaliśmy pragnienie Boga, które dotyczy nas, które jest Jego wołaniem. I kiedy człowiek spotyka się z pragnieniem Pana Boga i odpowiada na nie, wtedy możemy mówić o najgłębszym spotkaniu z Bogiem. Wówczas Jezus niesie posłanych, a oni pozwalają się nieść. My, kiedy doświadczamy różnych trudności, myślę tu o małżeństwie, o kapłaństwie, o życiu zakonnym, kiedy wierzymy Panu Bogu, to On nas przenosi ponad tym, co dla nas jest po ludzku nieosiągalne. Często małżonkowie siadają i mówią: ja sobie z tym nie poradzę. Ksiądz ma dylemat, jak poprowadzić tę grupę katechetyczną, kiedy oni zupełnie nie są zainteresowani sprawami wiary, religii. Bóg pomaga tym, którzy Mu powierzają swoje trudności. Właśnie na tym polega też metoda życia chrześcijańskiego. Wszystko z Chrystusem, w Chrystusie i dla Chrystusa. Uczniowie idą jak wilki, mówi dzisiejsza Ewangelia. Uczniowie idą, przepraszam, między wilki. Jezus posyła nas między wilki. Wilki to jest ta rzeczywistość demoniczna, która zawsze towarzyszy temu, co jest dobre, co jest szlachetne i co jest czyste. Tam, gdzie jest Bóg, w pobliżu jest szatan. Tam, gdzie jest człowiek dobry, szlachetny, tam będzie czaił się demon. Zawsze. Zawsze. On nie znosi tego, kiedy człowiek adoruje Boga, kiedy człowiek oddaje swoje życie Panu Bogu. I tam, gdzie jest pragnienie większego albo mniejszego dobra, tam pojawia się kuszenie.
i możemy i powinniśmy je rozeznawać. Kuszenie trzeba poznawać, żeby za nim nie pójść, żeby jemu nie ulec. Uczniowie spotykają się z zagrożeniem ze strony mocy ciemnych i doświadczają wielu upokorzeń. I zauważmy to, co jest ważne, że upokorzenia, kryzysy, porażki, trudności, one będą. Co my mamy robić? Iść dalej. Jezus, gdy mu się sprzeciwiano, gdy stawiano opór, Jezus nauczał, czynił cuda tych, którzy byli w stanie je przyjąć i szedł dalej, nie zwracając uwagi na tych, którzy protestują, których serca były zamknięte. Nie można zabić, nie można zniszczyć, pozbawić nadziei kogoś, kto ufa Panu Bogu w sposób bezwarunkowy. Nie można. I istotne jest to, kogo my słuchamy. Od początku powołania do końca trzeba słuchać tylko Boga, a nie tego, co jest na świecie, nie tego, co przychodzi ze świata. Czasami szatan, demon posługuje się pewnymi ludźmi, którzy są w pobliżu nas i którzy dla nas w jakimś okresie byli, czy są nawet przyjaciółmi. Nie dajmy się zwieść. Zwracajmy uwagę na to, kogo słuchamy. Jezus posyła nas jako wierzących między wilki. Do zrozumienia Bożej prawdy prowadzi droga pokornego uznania i przyjęcia tego, co przewyższa moją wiedzę, moje rozeznanie, moją zdolność rozumienia. Zgodzić się na to, że ja Pana Boga w pewnych okresach życia mogę zupełnie nie rozumieć. Nie rozumiem. Boże, co mówisz? Co to znaczy? Ten znak, który mi dajesz. I to jest ważne. I na tym polega też heroizm w realizacji powołania, że ja idę, po ludzku rzecz biorąc, nie rozumiejąc Boga, ale idę i czynię to, co do mnie należy. Nie noście ze sobą trzosy, ani torby, ani sandałów. Idźcie ogołoceni zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. I wówczas będziecie przekonywujący. Jak człowiek tak gromadzi dla siebie, prawda, to wówczas nawet nie chce mu się wychodzić do głoszenia Ewangelii. Nie chce być świadkiem. Żeby nie stracić tego, żeby nie spotkał go zarzut, że on to lub tamto jeszcze posiadło. Nie noście tego, co powoduje, że możecie stać się niewiarygodnymi. Niewiarygodnymi, nieprzekonywującymi. Kiedy człowiek za dużo nosi, ten, który jest wezwany, staje się nieprzekonywujący. Pamiętam takie zdanie, które w tym miejscu warto przytoczyć. Tylko człowiek przekonany jest przekonywujący. Przekonany do kogo? Do tego, do Słowa Bożego, do tego, co mówi Bóg. Do tego, co mówi Bóg. To jest nasza siła. I tylko Jezus jest w naszym życiu wiarygodny. Za słowami głosiciela powinna postępować jego zgoda na tracenie wszystkiego, co obciąża ucznia Pana, a tym samym czyni jego nauczanie właśnie niewiarygodnym. Jezus zobowiązuje uczniów do wolności w tym znaczeniu, żeby nie stali się zakładnikami doczesności. Tak bardzo jest jakby wartości duchowe zamieniać na wartości doczesne. I to jest klęska. I to jest przegrana. Ale dopóki żyjemy, to z tego, co stało się naszą przegraną, zawsze można się wycofać. Powiedzieć dosyć, dalej nie chcę tak żyć. Takie życie powoduje we mnie, powinno powodować najgłębsze obrzydzenie. Jak wobec grzechu, jak wobec pokusy. Niedostatek materialny posłanego wpływa na moc głoszonego słowa.
Wolność jest dla głosiciela sprawą fundamentalną, bo ona jest źródłem gorliwości, entuzjazmu. Zobaczmy, że ci, którzy byli, są ubodzy, oni są gorliwi. Oni nie liczą czasu, który dają innym. Oni są gotowi pójść i wypełniać każde prawie zadanie, do którego są posłani. I to czynią z pasją, czynią to z ofiarnością. Dostrzegamy w nas opór przed zajmowaniem się tym, co duchowe, nadprzyrodzone, co jest troską Pana Boga o człowieka. I zawsze, kiedy dostrzegamy ten opór, wiedzmy, że to jest owoc, skutek działania demona. Bo zawsze tam, gdzie jest opór przed dobrem, tam działa zło. Działa osobowe zło. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. W innym tłumaczeniu czytamy: nie zatrzymujcie się na przyjacielskie pogawędki. Żydzi, kiedy się spotykali ze sobą, bardzo długo rozprawiali, rozmawiali. Jezus mówi: nie postępujcie w ten sposób. Trzeba zajmować się tym, co najważniejsze, głoszeniem Ewangelii. Głoszeniem Ewangelii. Nie tracić czasu po drodze, ale spieszyć się do wyznaczonego celu. Prawda ma być głoszona bez względu też na to, czy jest przyjmowana życzliwie, czy też nie. I choćby ktoś nas nie chciał słuchać, to największe oparcie znajdujemy w Jezusie. Nie wolno poddawać się emocjom przygnębienia, zniechęcenia. Nie należy interpretować tego wszystkiego, co się dzieje, tylko po ludzku, ale po Bożemu. Bo przez wiele trudności nam i innym, razem z nami, trzeba nam przejść do Królestwa Niebieskiego.